Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosy52 i moi drodzy... Co? Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Guillaume chyba jakieś dziwne rzeczy tutaj gadał. Musimy zbadać miejsce, namiot, gdzie jest Vivienne. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. A to ciekawe. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Ciekawie, widzę, co się dzieje. O kurde, zebrałam camembert. Jadłam dzisiaj na śniadanie w ogóle. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać, nie tylko Jen ma obsesję kolorów. Dobra, czy coś jeszcze? Tutaj jest coś jeszcze do zbadania. Jest jakiś list. Zapiski Vivienne. Wydatki blade Fane. 14 łokci sukna, 80 koron, buty, smocza łuska, 140 koron, siodło wyścigowe 280 koron, maść magiczna 1400 koron łącznie. Pióro wilki. Vivienne trzyma ptaka w klatce. Jeśli tak, to nie widać go tutaj. Sole nalezańskie mają słabość do ptaków. Ktoś idzie. Można z nich szybko robić okłady. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! No dobra, iść do wejścia na tor wyścigowy. Dobra, zobaczymy, czy uda się to zrobić tak jak trzeba. Jak coś, to będziemy chyba powtarzać, bo... Zobaczymy. Mężni rycerze, szlachetne damy, popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będziem latami. Halmerin, Baron Lonfal! Linos z Mettiny! Reinfarn z Atre! Horm Akerspark z Mecht! Donimir Stroj! Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anariety. Delwyn z Krezio. Hrabiataj z Dorndal. Ansy, książę Lyri i Rivi. Geralt z Rivi. Specjalne brawa dla Gregoire'a z Gorgony. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako zdrajca zbiec z jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, mości książę. Oto patronka, pani Vivienne! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko na nim. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie i cni panowie, za chwilę koni zjedzie tu mrowie. Gonić się będą z wiatrem na czas,
Taka rozrywka dla całych mas! Przed nami Geralt z Rivii! Popędzi on co tchu! Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu! Dobra, moi drodzy, lecimy po raz, już nie wiem który. Ale miejmy nadzieję, że teraz nam się uda. Już mniej więcej wiem, jak powinnam robić to z tymi manekinami, ale zobaczymy, czy to będzie tak proste, jakby się chciało, żeby było. Nie będzie to takie proste. Ja pierdzielę, nienawidzę tego, nie? A najwięcej jest właśnie zaścięcie tych manekinów. Bo za tą tarczę to jest gówno, a nie czas. No jedźżesz, płotka, do cholery. No ja też widzę, że to swoje zwolnienie czasu ma. To jest kolejny manekin. Pięknie, udało się. Na szczęście. Może tym razem pójdzie mi lepiej. Wiecie, ja nie muszę wcale wygrać tych wszystkich konkurencji, żeby zaliczyć zadanie. Natomiast chciałabym... Bo jest osiągnięcie za wygranie wszystkich... tych, na turnieju, nie? Ajajaj, nie trafiłam. Klipka. Dobra, trafiłam teraz. Dobra, teraz się nie udało. Zacznijmy od tego, że kurwa, czasami nic nie wi... Tragedia. Ale i tak mamy lepszy czas niż wcześniej, nie? Chociaż tutaj się najwięcej traci, bo tutaj jest, wiecie... Za wcześnie. Dobra. Czekamy na jakąś tarczę. Albo na manekina. Pięknie. Dobra, jest chyba jakaś szansa, wydaje mi się. Dobra, trafiłam. Zaraz zobaczymy, jak to nam wyjdzie tu. Pięknie, udało się. Dobra, tutaj nie trafiłam niestety. Tutaj trafiłam. I jesteśmy już blisko. Udało się. Pięknie, nareszcie. Brawurowa jazda. Piękny pokaz prędkości. Toć prawdziwa gwiazda. Aby uczcić uczestników i opiewać rycerzy, będziemy dziś się bawić przy dobrej wieczerzy. Będzie przednie wino! Kto żyw, niechaj bierze! Gratuluję. Oto twoja nagroda. Siodło z wymalowanym herbem. Wielkie dzięki. A przy okazji... Moja służka widziała mężczyznę o białych włosach, który wymykał się z mojego namiotu. Wiesz może, kto to mógł być? Pojęcia nie mam. Co za dziecinada. Gratuluję wygranej w doskonałym stylu. Nie? Już prawie nie żałuję, że sam nie mogę startować. Musimy to opić. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivien. Zgoda. No dobra. Powiem wam, że to naprawdę było wymagające. I co sądzisz na temat Vivien? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji.
To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Znalazłem pewne wskazówki i zastanawiam się, czy twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruksą. Bruksą? W sensie wampirzycą? To nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. Za Vivienne. Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko, prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Pamiętaj, że ty też jej dobrze nie znasz. Oho. Twoja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą! Żądam satysfakcji! To udaj się do najbliższego Zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie! Skoro tak ci zależy, to jestem do dyspozycji. Jak z tobą skończę, będziesz gorzko żałował, że postanowiłeś zdezerterować z armii mojej matki. Będzie, widzę, ciekawie. Na konny pojedynek. Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje tchórzostwo. Załatwmy to. Byle szybko. 3, 2, 1... Mogę, gro, wyrzucić to, co mi jest niepotrzebne. Hej! Dobra, trafiłam go. Dobra, żaden z nas nie trafił. Znowu. Gościu, przestań kręcić się w kółko do cholery. No i oczywiście nie trafiłam. Dobra, pięknie. Okej, on teraz trafił. Dobra, znowu trafiłam. Teraz znowu nikt z nas nie trafił. No, trucizna go załatwiła, pięknie. Bogowie ukarali mnie przegraną. Ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu. Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się. A teraz muszę wracać do roboty. Ach, no nareszcie po pajacu. No co dalej? Gieleczko?
Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was został przygotowany namiot. Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze, ucztujcie, ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. Okej, fajnie. Czyli co, śledzimy Vivien? Skonfrontuj się z Vivien. Dobrze. Dziwne. Byłem pewny, że tu ją znajdę. Rozpłynęła się w powietrzu. I ten ptak... Luxa odlatuje. Warto pójść za nim. Dobra, to spróbujemy. Wygląda na to, że ten ptak dokądś mnie prowadzi. No, na to wychodzi. Spróbujmy za nim pójść i zobaczymy, z czego się dowiemy. To może być ciekawe. Dobra, jeszcze pantera. Może w końcu dostanę wpis od niej. Dobra, pięknie. Czemu zebrałam z pantery wyprawioną skórę? To trochę dziwne. A ten ptak, widzę, bardzo chce mi zrobić na złość. Szczególnie, że pantery dalej tu są. Ała, no! Czy wy to widzieliście? Pierwszy raz w życiu zginęłam od zwierzęcia. Ej, ja mam wrażenie, że ten odcinek to jest jakieś totalne dno. On ma tyle cięć i tyle wszystkiego, że po prostu aż mi jest głupio. Tragedia. No nie, bez sensu. Odlatuję. Dobra, wiecie co? Wali mnie to. Idę po prostu od razu tędy. Wygląda na to, że ten ptak dokądś mnie prowadzi. Bo ten ptak, widzę, że ma też problem ze sobą i... Takie pytanie, ja mogę się przemedytować godzinę? Nigdzie nie widać tego ptaka. I on wspominał, że Vivien lubi spacerować nocą po polanie w lesie. Może tam ją znajdę. Okej, dobra, oszukałam trochę system, bo powinnam za tym ptakiem faktycznie iść. Ale... No nie miałam w ogóle żadnych mikstur. Jakby mnie zaatakowała któraś z tych panter, to dyntka. No chodź, kocie. Widzę, że mają problemy ze sobą te zwierzęta.
No to dobra, ja nie będę wnikać, po prostu się przejdziemy. Znowu jestem zakatarzona, a raczej dalej jestem zakatarzona, bo tu już jakiś czas. To było trochę głupie, że ja nie poszłam za tym ptakiem, ale w sumie przynajmniej nie muszę się męczyć z tymi panterami. O, witam pana Pawia. Szczególnie, że wiemy o tej polanie, więc raczej no... Raczej będzie git. Dobra, mogę chyba broń schować. I idziemy tutaj. Okej, jest polana. I musimy teraz poczekać do północy. To niech będzie. Wiedźmin. Pani Vivien? Liczyłaś na to, że zginę? Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Więc jednak nie jesteś Bruksą. Czym? Podejrzewałem, że może być wampirem. Zgadzały się pewne szczegóły, ale jednak pomyliłem się. Zresztą nieważne. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zmieniło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Co ma się dokonać? Przecież jesteś wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Wiedźmini polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Po co zgadywać, jeśli sama możesz mi to powiedzieć? Skoro nikt ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci pomóc, więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie to uczynię. A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? Nie masz się czego obawiać. Chcę ci pomóc. Nic nikomu nie powiem, chyba że uznam to za konieczne. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka. Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła: chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. Ale w lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty, a gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. Rodzice opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły.
Co stało się później? Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni, ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie. Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Właściwie, idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana, bo myślę, że właśnie to mi grozi. Maść, której używasz, to bardzo silny, magiczny środek. Stosowanie go przez długi czas i w dużych ilościach może być niebezpieczne dla osoby nie mającej magicznego immunitetu. Czułam to. Dlatego wiedziałam, że w końcu będę musiała z tego zrezygnować i pożegnać się na zawsze z ludzką formą. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Niczego nie gwarantuję. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. Możemy spróbować przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone. Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda? Jedyna całkowicie bezpieczna dla ciebie. Czyli jest inna. Jest i inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Jak to? Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. 7 lat. Cóż, rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. A ty chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. Rozumiem. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę. Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Wracajmy. Ale czy ty... A, prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz na moment. Możesz kontrolować swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Ciekawe. Chodźmy. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Prosiła mnie o dyskrecję.
Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Kurczę, nie wiem, czy powiedzieć mu, czy nie. Z jednej strony nam zlecił, żeby jej Nie można tak. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę. Ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro mi. Myślę, że z czasem Vivienne pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co to ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju, a teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Czy może teraz, skoro dogadałeś się z Vivienne za moimi plecami, nie widzisz już takiej potrzeby? Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivienne i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki. No dobra. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale... To nie jest konieczne, żeby mu to mówić. Znamy składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i de L'Enfale. Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Żadnych. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadzać. Już czas, panowie. Bierzemy broń i ruszamy do boju. Jezu, jak mnie wkurza ten książulek tej Lyry i ten syn Mewę, bo to jest po prostu chore, nie? Ugadaliśmy się już z nim, a ten dalej swoje. Witajcie, cni rycerze, i panie, i panowie. Przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemi. Kto cud nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału. A komu jeno smutek przypadnie do udziału. Dobra, czyli rozumiem, że nie używamy znaków. Dobra, nie będę się tak wychylała jak wcześniej. Ktoś się z kimś bije? Ktoś nie ma pary? Ała, no, gościu! Wiecie co, ja nie wiem, czy ja mogę używać znaku. Ja nie mogę! No właśnie, tak jak myślałam. Na szczęście mogę się leczyć. Dobra. Dobra, widzę, że wszyscy nagle mnie atakują. Pięknie. Jeszcze tylko Geralt. Z nim nie ma co zagierać. Będzie stał na poru, gdy inni będą zbierać. Dobra, dobra, panowie.
Raczej na spokojnie powinniśmy dać radę. No dobra, będzie trochę problem. Dobra, ten nam nie biegnie. Okej, dobra, dobra. Ważne, żeby się skupić. Potrzebuję... O, nie mogę wejść w ekwipunek, mam broń zniszczoną. Dobra. Zostało mi ich dwóch. Ła, no, ten widzę, że naprawdę będzie mi sprawiał problemy. Chyba Palmerin sprawia mniejsze. Dobra, dobra, panowie. Zostało chyba dwóch najsilniejszych, powiem wam. Dobra, odpalimy sobie dalej leczonko. W sumie mam jaskółkę, czemu ja z niej nie korzystam? Spróbowałabym któregoś sparować, ale czuję niepokój. Dobra, wiecie co, jaskółka mi się może przydała. Ała, dobra, dobra, panowie, spokojnie. Dobra, spróbujemy od nich odbiec. No, ile mam czekać? Dobra, to było dobre. Musimy, widzę, ich skontrować troszkę. Dobra, bo oni też robią na mnie kontry. Spokojnie, spokojnie. Jeden po drugim, jeden po drugim. Ała, 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 ała. Dobra, tak nie robimy. Dobra, Palmerin chyba już leży zaraz. Tak. Został nam tylko ten gościu. Wow, dobra, nie w ten sposób. Dobra, dobra, panie. Chciałabym kontratak jakiś. Kontratak chciałam. O kurde, ładnie się zachowują panowie, naprawdę. Pięknie, udało się. O to chodziło. Boju od lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali się aż w strach. Zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. To wiedźmin Geralt z Rivii. On siłą równy lwu. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. Jedyne, co zostaje, a nie jest to błahostką, to spotkać się z czempionem, Gregoirem spod Gorgony. Tu, na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce?
Dziękuję. Obejdzie się. To Wiedźmin Geralt z Rivi! I niechaj was nie zwiedzie włos jego srebrzysty! To Chwat jest wprawny w boju! Fachowiec pełnokrwisty! I już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny! To Greguar z Gorgony! Laureat z roków dawnych! Może być trudno, ale chyba damy radę. Życzę szczęścia obu zawodnikom. Dobra, on jest jako boss. Ja dalej chyba nie mogę używać Quen. Tak jest. I tutaj już się nie mogę chyba nawet też leczyć. Dobra, mogę się leczyć i gra mi nawet dała jaskółkę, tylko nie mogę znaków używać. Wow, 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 nie, tak się nie bawimy. Ja coś czuję, że on by mnie zmiódł, wiecie, na strzała. Także wolałabym nie. Greguar z Gorgony. On jest ode mnie większy, kurde, o 300 centymetrów. Pięknie. Raczej mamy to w kieszeni, powiem wam. Wiecie, to tak profilaktycznie sobie zażyję jaskółkę, bo jak coś, to ona mnie ochroni, no właśnie. Przypomina mi się walka z tym, z dużym Benem z Kronik Mertany. Geralt z Rivi! Zwycięzca tegorocznego turnieju! Pokonał Greguara z Gorgony! To niebywałe! Vivat Geralt! Pięknie. Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Piękniej weszło też nam trofeum. Damy swojego serca. I to ona zapewne dopomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż im pomachaj. Kurde, ale przedstawienie. I co z tym zleceniem teraz? Witaj, pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Pewnie, ale... coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś z nim knujesz za moimi plecami? Guillaume nie jest twoim wrogiem. Co prawda wścibstwo niewiele ma wspólnego z honorem, ale ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie. Ale dlatego, że chciał ci pomóc. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie
To tak. Czyli zrobisz, czego zapragnę, rycerzu. Dobrze więc. Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I raz na zawsze dasz mi spokój. Zrozumiałeś? Pani, ale twój problem, ja chciałem, bo wiedźmin... Wyjdź! Ale już! Zapewniałeś, że mogę ci zaufać. Dochowałem tajemnicy. Nie powiedziałem mu nic ponad to, co i tak już wiedział. Rozumiem, że to on cię wynajął i musiałeś mu złożyć raport. Ale tutaj nie chodzi o niego. To moje życie, Geralt. Laska, ja mu nic nie powiedziałam. Jesteś zupełnie pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. I ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rycerzy. I to z niego chciałabym skorzystać. Musimy poszukać ptasiego jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilgi. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany, ale mówiłem ci, jakie będzie miał skutki. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz, co stanie się z pisklęciem? Będziemy musieli rozbić jajko. Nie każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Sama to mówiłaś. A spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. Dobra, to co, idziemy z Vivien? Ja coś czuję, że Guillaume tak łatwo nie odpuści. Pantera dobrała się do gniazda. Odsuń się. Ja się tym zajmę. Ja pierdolę, ale ta pantera bije. To jest chore. Wiecie co, nie mam czasu. Tragedia. Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. To jest pęknięte. Nada się? Tak, myślę, że tak. Co mam robić? Dla porządku zapytam jeszcze raz. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli się powiedzie, zmiany będą nieodwracalne i prawdopodobnie zostanie ci najwyżej 7 lat życia. 7 lat bez lęku, że ktoś mnie zobaczy w niewłaściwym momencie. Bez piętna od mieńca i potworzycy. 7 lat prawdziwego życia. Tak, Geralt. Na pewno chcę to zrobić. Dobra. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gan dehrau, munna finerat.
Munna gande hrau, munna finerat. Munna gande hrau, munna zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki Wiedźminie! Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Dobrze, powiem mu. Bywaj. No dobrze, czyli co? Musimy wrócić do Guillaume'a. Powiem wam, płotka, że po raz pierwszy w życiu, grając dwa razy w Krew i Wino, to jest drugi raz, wybrałam tą opcję, że Guillaume nie wiedział tak naprawdę, co się stało z Vivienne. I to z jednej strony było chyba złe, bo jakbyśmy wybrali, że mu wszystko wyznajemy, to oni by ostatecznie chyba byli razem, z tego co mi się kojarzy. Ale no, wiecie, mimo wszystko Guillaume jest obcą osobą. To, że on mówi, że kocha Vivienne, to nie wystarczy, prawda? To po prostu nie wystarczy, bo ona też musi go kochać i ona ewidentnie nie życzyła sobie, żebyśmy mówili komukolwiek o tym bez konieczności. No a to, że Guillaume nam to zlecił, no to przecież się wszystko tak naprawdę udało. Wiecie, trochę pokrętna logika, ale no mimo wszystko, co innego by to było, jakby Guillaume to zlecił, bo nie wiem, Vivienne by była jego żoną i tak dalej, ale w momencie, gdy on był tylko zadłużony w niej rycerzem, to bez sensu, tak naprawdę. Przecież mógłby znać jej tajemnicę i... A Vivienne przecież nawet pewnie go nie kocha. Nawet jeżeli, no to jakby go kochała, to by mu dała to, wiecie, nie wyrzuciłaby go i po prostu chciałaby pomocy od niego, a przecież nie chciała. Także no niestety, ale tutaj nie będzie chyba szczęśliwego zakończenia, jeżeli chodzi o Vivienne i Guillaume'a. Ale no, nie musi być. Geralt! Co z Vivienne? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Prosiła, żeby ci przekazać wiadomość. Jest ci wdzięczna, bo dzięki tobie może teraz normalnie żyć. No dobrze, ale co z nią? Vivienne wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała. Jest całkowicie wolna i myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej, ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. No cóż ja mogłam mu innego powiedzieć? No jest jak obrażony nastolatek, który po prostu, nie wiem, jakaś dziewczyna go odrzuciła. No przecież
Ona jest księżniczką, królewną, panną na dworze, jakąś tam... I no... Jezus, co za gość! W sensie to... Taka pomoc nie wystarczy, żeby ktoś cię pokochał. Może z jednej strony chujowe zakończenie, ale z drugiej bardziej logiczne niż to, że Guillaume by się tylko non stop wpierdalał w jej życie, a ona nagle by go pokochała, bo jest super. Przecież wcale by nie było. Dobra. Moi drodzy, ten odcinek będzie długi. Mam sporo do montowania, sporo do cięcia, ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was już ten film i w kolejnym mamy jeszcze parę zadań do załatwienia. Także wydaje mi się, że już za niedługo będziemy to robić. Cóż no, na dzisiaj już Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.